Warszawa. Do szpitala przyszedł mężczyzna z raną postrzałową brzucha. Warszawa. Na SOR przyszedł mężczyzna z raną postrzałową brzucha. Nietypowe zajście na Praskim SORze. Do szpitala przyszedł 34-letni mężczyzna z raną postrzałową brzucha. Na miejscu pojawiła się policja, która czeka na wybudzenie pacjenta z narkozy i ustalenie okoliczności wypadku. Około godziny 13 na oddział ratunkowym szpitala praskiego zgłosił się samodzielnie 34-letni mężczyzna z raną postrzałową brzucha, powiedziała oficer prasowa komisarz Paulina Onyszko z północno-praskiej komendy. Jak przekazała policjantka, lekarze natychmiast zaczęli przygotowywać rannego do zabiegu operacyjnego, dlatego funkcjonariusze nie mogli wypytać go o okoliczności zdarzenia. Lekarze czekają aż 34-latek wybudzi się z narkozy. Jesteśmy po rozmowach z personelem medycznym. Zbieramy wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu w jakich okolicznościach 34-latek został zraniony, powiedziała Onyszko. Funkcjonariusze wciąż prowadzą czynności w szpitalu. Czekają też na wybudzenie pacjenta po zabiegu i zgodę lekarza na rozmowę z nim. Po jej przeprowadzeniu będą podjęte kolejne czynności, poinformowała oficer prasowa.